Nic nie szkodzi, że bez śniegu i tak będą odlotowe. Ferie dla dzieci organizowane przez częstochowską spółdzielnię mieszkaniową Nasza Praca zawsze są atrakcyjne. To często słyszymy od dzieci. Pierwszy dzień tegorocznych ferii to m.in. rozmowa o bezpieczeństwie w trakcie wypoczynku. Przypomniałem o bezpiecznym zachowaniu na obiektach sportowych. Dzieci wiedzą, jak bezpiecznie zachowywać się na obiektach sportowych. Wiedzą, że nie można wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne, rzeki. Znają konsekwencje niebezpiecznych zachowań, wiedzą, w jaki sposób bezpiecznie bawić się zimą. Przypomniano, gdzie szukać pomocy w razie jakiegoś wypadku. Dzieci żywo reagowały też na zajęciach plastycznych i w modelarni. Jak ktoś przyjdzie na zajęcia, to tu się właśnie to jest model zrobiony przez waszych rówieśników. W kolejnych dniach także nie ma mowy o nudzie. Będziemy jechać do Żarek i do Blachowni, do stacji Lemon. To takie miejsca zabaw dla dzieci. No i Laser House w Częstochowie. Dzieci lubią takie wyjścia, wyjazdy autokarem, gdzie jedziemy, coś się dzieje, jakaś rozrywka. Zainteresowanie pierwszym turnusem pełne, a drugi turnus? Jeszcze w tym momencie mamy kilka miejsc na drugi turnus. Można jeszcze zapisać dziecko. W sumie w dwóch turnusach zimowej kanikuły weźmie udział 80 dzieci.